Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj postaram się zrecenzować film Irlandczyk, który to obejrzałem jakiś czas temu na Netflixie. Będę z Państwem szczery. Przez około godzinę czasu myślałem, co by tu opowiedzieć, i nawet obejrzałem jedną recenzję na YouTube. To był bodajże kanał na gałęzi, żeby w ogóle wiedzieć, o czym mówić. I wnioski są jasne. Na recenzji filmów nie znam się zupełnie. To, co mówił ten pan, który profesjonalnie się ten, tymi tematami zajmuje, to ja nawet na pewną rzecz, czyli odmładzanie komputerowe bohaterów tego filmu, to praktycznie nie zwróciłem w ogóle uwagi. Czyli jeśli się nie jest krytykiem, jeśli człowiek się kinem nie interesuje, to wiele rzeczy nie zauważy. W związku z tym ta recenzja to będą tylko i wyłącznie moje odczucia i nie będzie to profesjonalne opisanie całego filmu, tylko takie prostego chłopaka odczucia z tego filmu. Co mogę powiedzieć na temat filmu pana Scorsese? Scorsese? Irlandczyk, mogę powiedzieć to, że jest długi prawie 4 godziny, tak naprawdę 3,5 godziny no ale jak ktoś idzie do kina wiadomo, najpierw są reklamy, potem jakiś czas mogą te napisy, kto tam był występował i tak dalej obsada, więc prawie 4 godziny czasu mogę powiedzieć tak, że film ten pupy nie urywa ale o dziwo jest jakiś, w jakiś magiczny sposób jest ciepły jest to historia nudna, dlatego, że kino mafijne, no to były jakieś spiski, tak, morderstwa, strzelaniny. Tu oczywiście one występują, ale są bardzo rzadkie. Są tak pokazane, że właściwie nie rażą. Nawet nie wiem, jak to opisać. I film na pewno nie jest jakiś, na pewno nie jest jakimś hitem, który by sprawiał, że człowiek to zapamiętuje na całe życie, natomiast przyciąga do siebie jakimś takim dla mnie niewytłumaczalnym, ponieważ na tym się nie znam, po prostu przyjemnie się go ogląda. To nie jest coś takiego, że człowiek ogląda ten film i wpija paznokcie w oparcie fotela, podskakuje z nerwów, co tam się za chwilę stanie, a jakby ktoś wyłączył mu monitor, czy też no, no, na przykład w kinie by była awaria projektora, to by tam doszło do jakiejś zbrodni. Nie. To jest film, który się ogląda na luzie który się ogląda z zaciekawieniem, z pewną taką sympatią, ale jeśli zepsułby się na monitor, tfu, 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 to raczej nic by się nie stało. Byśmy klęli, ale tylko w sumie na monitor. Ale nie na to, że ten film został przerwany. Takie są moje odczucia. Byśmy troszeczkę mieli żalu, ale tylko troszeczkę. Są filmy, przy których byśmy szaleli. Moim zdaniem to nie jest taki film. Jest spokojny, są świetni aktorzy, którzy świetnie grają. W ogóle tu nie trzeba przedstawiać. Robert De Niro, Pan Pesci, Al Pacino. Jacyś tam drugoplanowi aktorzy, których nawet nie, nie potrafię powiedzieć, bo jak już wspominałem, nie znam się na kinie. Nie jestem zawodowcem w tym temacie. Lubię dobre kino obejrzeć. Lubię czasem, jak zdrowie pozwoli pójść do kina. Tylko Państwu powiem, że na ostatnim filmie, na którym byłem, to był film. Psy 3 w heliosie było, żeby Państwu nie skłamać sześć osób. Ja z moją przyjaciółką, i dwie jakieś pary, czyli praktycznie było puste kino. Dobrze, czy polecam ten film? Polecam. Zdecydowanie warto go sobie obejrzeć. Jest ciepły, miły, fajnie się go ogląda. To, co najbardziej mi się podobało w tym filmie, muszę powiedzieć. To nawet nie to, co mówią recenzenci, że to pokazuje, jak. Bycie gangsterem niszczy życie, rodziny, bo nie zawsze niszczy. Zresztą nie wiem, bo nie jestem gangsterem i nie mam zamiaru nim zostać. Natomiast to, co w tym filmie mi się najbardziej podobało, to jest zakończenie pokazanie, jak ten cały blik, które zabijanie ludzi, te przestępstwa dla pieniędzy jak to wszystko staje się mało ważne, gdy człowiek staje się stary, zniedołężniały. Gdy ciało człowieka zostaje powoli zjadane przez choroby bardzo bolesne, gdy następuje rozpad rodziny i dla mnie absolutnie topową sceną ostatnią. I tu uwaga, spoiler. Właściwie już całą recenzję Państwu powiedziałem. Jeśli Państwo chcą obejrzeć ten film, to bardzo proszę, żebyście teraz wyłączyli tę audycję, bo teraz powiem, jak się ona zakończyła, jak się, znaczy jak się zakończył ten film. OK, to proszę już wyłączyć. Już wszystko co trzeba wiedzieć. Ja poczekam 3 sekundy. Adin 2 3. Także kończy się tym, że jest to rozmowa z księdzem. On już się szykuje na śmierć. Jest raczej tej śmierci się obawia, jest przestraszony. Wydał to wszystko co się stało. Mm. Oczywiście film jest o tym o zabójstwie niewytłumaczonym, zabójstwie słynnego szefa związków zawodowych w Stanach, ale to jest moim zdaniem trzeciorzędne w tym filmie. Mimo, że to jest jakaś taka główna oś tego filmu, dla mnie to miało najmniejsze znaczenie. On się spowiada, boi się, jest to pokazane przez to, że prosi księdza, żeby uchylił drzwi, czy tam pielęgniarki, już nie pamiętam dokładnie czy człowiek który boi się zasypiać przy zamkniętych drzwiach to jest człowiek który się czegoś boi czego mógł się bać ten człowiek na progu śmierci ten starzec tylko tego że umrze i zostanie za swoje grzechy liczne grzechy zabójstwa morderstwa oszustwa osądzony i to jest chyba dla mnie taki najwartościowszy fragment tego filmu który pokazuje że po życiu pełnym świństw dla pieniędzy dla lepszego samochodu dla domu dla blichtru, dla poczucia, że jesteśmy w ostrej ekipie, że za wszystko trzeba zapłacić, że kiedyś przychodzi chwila, kiedy to wszystko przestaje cieszyć, kiedy to wszystko przestaje być ważne, a to, co naprawdę ważne, czyli poczucie takiego czystego sumienia, rodzina, więź z rodziną, zostaje zniszczone. Jest to czas w życiu człowieka. Kiedy te wszystkie rzeczy ważne dla ludzi, dla których ludzie chcą umierać, zabijać, dla których oszukują pieniądze, władza, prestiż, sława, już nic nie dają, ani radości, ani spełnienia, ani szczęścia, a wszystko, co by się liczyło w tej jesieni, a nawet zimie życia, w ostatnich latach życia, zostaje zniszczone, zbrukane, zostaje tylko lęk, zgorzknienie rozpacz, strach i otwarte drzwi dla starca, który boi się śmierci. Polecam ten film, na pewno warto go sobie obejrzeć. Jeśli ktoś lubi takie kino, ja bardzo lubię. Przypomina on troszeczkę inny tasiemiec, czyli dawno temu w Ameryce. Tylko tamten film chyba jednak troszkę więcej wzbudził emocji. Ale oba wzbudziły tyle we mnie emocji, co Skoda na podwoziu Opla, czyli niewiele. Szanowni Państwo, życzę Wam miłego dnia. Delikatnie myślę, czy dzisiaj byłby live. Raczej nie, ale proszę trzymać rękę na pulsie. Życzę Państwu miłego dnia, pełnego sukcesów, radości, spacerów, bo to trzeba spacerować. Pogoda jest w miarę, no, w miarę niezła jak na tę porę roku. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Miłego dnia. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w dom. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.